ponownie będziemy z Wami jeszcze przez wiele, wiele godzin wspólnie odliczając czas do balu sylwestrowego jedynki. Zanim wybije północ, postaramy się Państwu dostarczyć wiele radości i wzruszeń. Jasiu, czy Ty widziałeś Pretty Woman? Oczywiście widziałem. A co zapamiętałeś z tego filmu? Kto Ci się tam najbardziej podobał? Chociaż nie będę zbyt oryginalny, najbardziej podobała mi się Julia Roberts. Podobała mi się ta wielość odcieni kobiecości, bo to najpierw kobieta lekkich obyczajów, potem dama, zraniona dziewczynka. Ta wielość twarzy mi się podobała. Ale ja Cię zaskoczę. Mnie się też Julia Roberts oczywiście podobała, bo byłoby to nienormalne, ale mnie utkwił w pamięci ten właściciel hotelu. Nie wiem, czy go pamiętasz, taki starszy pan. Dobry duszek tej rozwijającej się na naszych oczach miłości. I takich aniołów z próżów życzymy Państwu w nadchodzącym nowym roku. Współczesna baśń o kopciuszku, czyli Pretty Woman. Penthouse? Proszę, proszę. Zostań ze mną przez tydzień. O, kurde. Miałaś nie odbierać, więc przestań dzwonić. Brawo, słabo. Zepsuka. Nie. Richard Gere jako biznesmen i Julia Roberts w roli panienki lekkich obyczajów, która zakochuje się i postanawia odmienić swoje życie. Pretty Woman. Dziś o 20:15. Wiesz, Magda, zawsze zazdrościłem moim rodzicom, że oni w młodości bawili się na potańcówkach, na dancingach, na fajfach. Chłopiec wtedy podchodził do dziewczyny, całował ją w rękę, można się było troszkę poznać, no i wysyłał jasny, klarowny komunikat. Podobasz mi się. Ach, jak było pięknie. Rzeczywiście ja też mam takie same odczucia. Zazdrościłam swoim rodzicom tych wspaniałych ich wypadów. Już nie mam nic przeciwko dyskotekom, ale tam każdy tańczy sam. Proszę Państwa, gwarantujemy, że na balu sylwestrowym jedynki nikt nie będzie tańczył sam. Drodzy Państwo, w tym nowym 2001 roku, dobrze mówię? Kto jest nasz rząd? Janusz, kiedy na rolę? Tak, tak. Nie widzę godziny lat, to życie mija, nie ja. Bliżej gwiazd, bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Proszę Państwa, to już niedługo początek trzeciego tysiąclecia. Nie wiem, kiedy to zleciało, ponieważ ja osobiście nie liczę do tych lat. Jesteśmy w trakcie przygotowań do programu sylwestrowego, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam, do jedynki oczywiście. Nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę zapamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A gdy zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tęże mą. Będzie to wyjątkowym, mam nadzieję, balu, bo w przeciągu 2 godzin balu przenieścimy się w czasie przez całe minione stulecie. To ostatnia nie ty, dzisiaj się rozstanie, dzisiaj się rozejdzie na wieczór. Nie mam żadnych wspomnień, szanowni, ja w ogóle nie cierpię z tego coś. Nie warto mnie znaleźć, nie warto mi pójść, nie warto mi siąść, nie warto wierzyć, nie warto chodzić, nie warto mi leżeć, nie warto mi jeździć, nie warto mi chodzić, nie warto mi tracić, nie warto zarobić. No, jedno co warto, to kupić się warto, kupić się, kupić to jedno. Co warto, tango miłota, tango mych marzeń snu, nie chlajmy w serce, ja zawsze sobie coś obiecuję, w przyszłym roku coś zrobię i kochani nigdy nie wybrać. Tak dawniej graj się mi snu, zabijcie tango.
co ci szkoda. Działkę swego cudzysła z jedynką, czego zazdroszę wszystkim tym, którzy będą w domu spokojnie oglądali tego cudzysła. I nie ma nic, na się nie przybawi. Państwo, taki sylwester zdarza się raz na 100 lat. Sylwester przez, wiecie, przez wszystkie jego dekady, od okresu międzywojennego po lata 90. Rewia. Piękne kobiety, wspaniali mężczyźni, najpiękniejsze polskie szlakorty, tylko wiedzą. Do zobaczenia. Zapraszamy do jedynki.